Cześć, siema, Nowitarski. Bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii o złotówki do gotówki. I dzisiaj będziemy sobie zbierać beleczki, które prasowaliśmy w poprzednim odcinku. No bo wiecie, tu trzeba pozbierać, trochę braki są, więc na pewno się przyda. I musimy też, no żeby zaległości sobie nie robić, bo za niedługo już kolej będzie pszenicę kosić, więc najlepiej jakby to już było pozbierane i też ma padać ze jutro, więc muszę to szybko zebrać. No ale co, na samym wstępie standardowo proszę was o zostawienie łapeczki w górę oraz subika z dzwonem, kto jest nowy, abyście byli informowani o nowych odcineczach i abyście pomogli mi bić 900 subów, dokładnie tak, 800 w 8 dni, chyba jakoś. Więc naprawdę wam za to dziękuję, bo z taką mocą 1000 do majówki wydaje mi się, że powinien być. Ale to się jeszcze okaże. I co, standardowo 15 łapeczek w górę to się równa kolejny odcinek i dzisiejszym hashtagiem będzie hashtag, nie wiem, zbiory, hashtag, nie wiem, belki. A ja wam przypnę serduszko. Jaki komentarz napiszecie, hashtag napiszecie, na pewno wam przypnę serduszko. Ale dobra, ładowareczka, pierwsze testy dzisiaj oczywiście jej będą. Tam już John Deere sobie czeka, podpiąłem kierowniczkę elegancko. Więc wsiadamy, palimy, podnosimy i jedziemy. A bo wiecie co, może najpierw John Deerekiem byśmy sobie cyknęli, poczekajcie, dobra. Wsiadamy. Wiecie, dzisiaj odcineczek bez żadnych jakichś tu fajerwerków, czy czegoś takiego. Ale wiecie, no, nie zawsze muszą być. W poprzednim odcinku było troszeczkę tych fajerwerków. Teraz ogólnie nie wiem, jak to będzie wyglądać z odcinkami przez najbliższy czas. Wydaje mi się, że no nie będzie może jakoś super ciekawie. Bo to wiecie. Czekajcie, muszę. Dobra. Wszystko zrobione elegancko. Skręcamy sobie. No nie będzie wszystko na pewno. Kurde, elegancko. Tutaj. O, dobra. Nie będzie wszystko elegancko, bo no tak jak mówiłem, już mam w innych odcinkach. No będę po prostu robił lepszej komputera. Nie wiem jeszcze dokładnie kiedy, ale raczej na pewno w kwietniu. Więc wiecie, no muszę zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Postaram się jakoś tam chociaż te kilka odcinków może na zapas jakoś wam nagrać, żeby wiecie, żebyście nie byli bez odcinku, bo to będzie z tydzień pewnie jakoś, nie wiem, zobaczymy. Mam nadzieję, że jak najmniej. No ale dobra, nie ma co się teraz zamartwić, lecimy sobie, pozbieramy pierwsze testy ładowareczki na waszych oczach. Patrzcie, jak się skręcam elegancko, zium, zium. Ja już ją testowałem, wiecie, tu trzeba było karmić krówki, to sobie ją przetestowałem, naprawdę fajny sprzęcior. Droga była, ale też oczywiście za tą wygodę na pewno płaciłem przede wszystkim. Bo jest serio. Naprawdę elegancko. Dobra, poczekajcie, otworzymy sobie krokodylka. Cyk. Patrzcie, jakie bajery mam. Jest zrobione. Czekajcie, bo ten krokodylek... Ogólnie będę musiał chyba widły kupić, wiecie? Ten krokodylek wcale taki fajny nie jest. Bardzo mało widać przez ten krokodylek. Będę musiał go... Po prostu będzie do kiszonki i tyle, a widły się po prostu kupi do belek. Będę ładował chyba po jednej. Nawet i patrzcie, jakbym się postarał, to bym mi 3 wziął. Ale w sumie po co brać więcej? Powolutku, czas mamy, więc dzisiaj tylko to mam zaplanowane. Nic innego nie mam, bo roboty po prostu nie będzie. Trzeba czekać już na pszenicę. Będziemy dalej kosić sobie. I zatem miał być odcinek na 750 subów. Jest 800, jeszcze nie ma ten odcinek taki. No postaram się to naprawdę ogarnąć, może jakbym się spiął, to może tu w tym tygodniu bym to ogarnął. Tak się zastanawiam, czy to robić, czy nie robić tego odcinka, no ale zrobię, bo powiem wam, że naprawdę któraś z osób skorzysta z tego. Muszę to zrobić. Wydaje mi się to, że no spodoba wam się to po prostu. Będzie to po prostu coś fajniejszego. Tylko już uprzedzam, że naprawdę to będą propozycje takie poważne, nie jakieś tam bzdety. No tyle mogę wam powiedzieć, więcej na pewno wam nie będę mówił, muszę to jeszcze ogarnąć. Pomysł już jest, wykonanie też już umiem, bo testowałem, więc chyba się uda, nie jestem pewien. Ale jakoś to będzie, na pewno jak będzie ulepszenie komputera, na pewno postaram się też tym live'em zrobić porządek, żeby te live'y można było dla was robić. No bo nie wiem naprawdę, co ostatnio było, z czym to było związane, że się nie dało. Jakiś, nie wiem.
opóźnienie było strasznie duże, bo ja na przykład live odpaliłem, wy dopiero po minucie to widzieliście. Nie wiem dlaczego. Przez internet pokazywało, że jest sieć dobra. Naprawdę nie wiem, z czym był problem. Bo minus jest, że wiecie, ja wymieniałem dysk i musiałem wszystko na nowo instalować. No i zapomniałem na pewno zrobić sobie dokładne screeny. Czekajcie, musimy tutaj sobie włączyć elegancko. O! Pomocnika tak zwanego. Dobra, pyk. No i zapomniałem zrobić zdjęcia pełnej zakładki związanej właśnie z live'ami na OBS-ie. No i niestety tych live'ów tak średnio najeżdża, da się je robić. No ale cóż, nic nie poradzę. Na pewno wiem, że są szanse, że będzie nowe oświetlenie. Będzie to już pewnie reshade bardziej niż oświetlenie. To się jeszcze okaże, bo nie jestem pewien do końca. Jakieś nowe oświetlonko, wiadomo. W OBS-ie będę nagrywał, więc mikrofon będzie lepiej słychać. Tak jakby nie za niedługo. Znaczy może nie za niedługo, aż tak nie za niedługo. Ale jakoś pewnie we wakacje coś takiego. Jakieś nowe słuchaweczki wlecę. Niestety to, co ci mnie ktoś ogląda odcinki poprzednie, bo chyba z tego co pamiętam to mówiłem, że niestety upadek spowodował, że tak one troszeczkę podpękły sobie. No i by jednak się przydały lepsze. Ale ogólnie. Znaczy no mikrofon jest ogólnie dobry, tylko problem jest po prostu taki, że po prostu w Nvidii nie ma żadnych filtrów do mikrofonu. To jest ewidentnie w tym problem. To nie jest problem właśnie z tym, że coś nie idzie. Że czegoś po prostu nie umiem, tylko najprawdopodobniej nie ma w ogóle takich filtrów. Więc dlatego słychać na przykład o kierownicę. Tu możecie patrzeć, gałką sobie pokręcę, bo ona tu skrzypi leciutko, wy już to wszystko słyszycie. Nie ma żadnych filtrów, na OBS-ie na pewno są, mam ustawione jakieś, ale postarałbym się dla was ten mikrofon zrobić, żeby wiedzieć jak żyleta był, nie? Wiecie, żeby to było naprawdę... By było słychać klikania, ale na pewno mniejsze, no niestety mam niebieskie przełączniki. No i tak to wygląda, no nic na to nie poradzę, nie przemyślałem. Jak powiem szczerze, że są klawiaturę, to nie sądziłem, że będę nagrywał w ogóle. Kiedykolwiek, no ale wyszło jak wyszło. I robimy sobie elegancko teraz miniatureczkę, tutaj nie będę gadał tu. W ogóle nie wiem, czy wy też mieliście problem, ale był problem ze farmingiem, że po prostu strasznie długo się wczytywał. Nie wiem, czy ja tylko tak miałem, ale chyba z tego, co mi wiadomo, to nie tylko ja, więc coś farming znowu płatał figle. Coś było nie tak, mi się przykład on banczo z 3 minuty. Nie zawsze się włączą zdecydowanie szybciej. Dobra, tu już nie będę robił. Siadamy dalej i robimy. Czekajcie, te pasy zapnę, żebym nie zapomniał. Wiecie, bo do miniatureczki, żeby ładniej wyglądało bez pasów, nie? To wiadomo. Może bez pasów sobie pojedziemy, tylko wiecie, są takie tymczasowe, żeby... Ale tych balotów to jednak chyba tu mało fest jest. Ja myślałem, że tu więcej będzie. Wszędzie z tego owca zrobimy sobie chyba. W sumie z owca jest licha właśnie chyba słoma. Tam nie ma dużo tego, są drobne kłosy. Więc albo z owsa, albo z pszenicy, ale nie wiem w sumie do końca gdzie z tej pszenicy. Ogólnie mamy 40... Czekajcie, ile mamy ton? Ja wam pokażę, ile mamy ton. Tutaj mam taki tablecik, jak widzicie. Czekajcie, mamy... O, 50 ton jęczmienia prawie. Więcej niż miało być 40, jest 50. Więc naprawdę jest elegancko. Musiałem chyba coś źle obliczyć. Ale to nawet dobrze, nam więcej sypło. Mamy 50 ton już jęczmienia samego, a jeszcze pszenica do skoszenia jest, tylko pszenica jest troszeczkę mniej jednak. Owiec jeszcze na nowym polu. Zobaczymy jak to pole tam będzie się spisywać. Mam nadzieję, że dobrze. No i co widzowie, no po żniwach jakaś nowa bestia by się przydała tu na gospodarstwo. Wraz z jakimiś może maszynkami nowszymi. Planuję ogólnie kupić jakąś beczkę do gnojowicy większą. A ta, co mamy ten nasz pomocik, to wiecie, to jest taka... Taka jest, bo jest, wiecie, ale by na pewno serio przydało się coś mocniejszego, w sensie większego po prostu. Ciągniczek też wiadomo jakiś mocniejszy, nie wiem jaki do końca, ale za niedługo, no po co będę wam tu widzowie ukrywał, to już będzie koniec kariery. Na tej tutaj oto wsi. Bo jak widzicie, seria nazywa się Od Złotówki do Gotówki, a... Gotówkę to my już posiadamy. Mamy John Deere'a, który jest...
teoretycznie najmniejszym już naszym ciągnikiem. Mamy ładowarkę klasa. A zaczynaliśmy od Wistuli, ciapka, w sensie 30 i 3PK. Więc no naprawdę rozwinięcie niesamowite, już się tutaj poczyniło. Mamy 107 chyba odcinek, tak, 100 chyba 7 będzie odcinek. Więc tak to wygląda, no i będziemy sobie mogli już w końcu działać. Na pewno nie będzie też plasteliny na nowej karcie, ponieważ przyinwestowałem i kupię po prostu z 16 GB VRAM-u, żeby to faktycznie, żeby się plasteliny nie robiły. W porównaniu mam aktualnie 4, więc wydaje mi się, że leciutki zapas będzie. Ale to tak by musiało nawet wychodzić, żeby ten zapas faktycznie był. Bo no wiecie, no zapasem jednak najlepiej by było, żeby wiecie, to było elegancko wyglądało, to żeby to było wyglądało jak normalnie, jak żyleta, żeby to chodziło. Fajnego, będziecie mieli pełną specyfikację w opisie na pewno filmów, bo tam jest cała moja specyfikacja aktualna. Jeżeli kogoś to ciekawi, to może zobaczyć aktualną, a co innego będzie nowa. Także no. Tutaj widzę, ten header stoi, jego tak nie wiem, czy wam pokazałem, że wstawiłem, czy nie, ale on tak stoi. Ale zauważyłem, że muszę go wystawić, bo my tu będziemy teraz balociki układać. Wy ogólnie ten odcinek widzicie jeszcze dzisiaj, jak ja to nagrywam. Bo się zeszło, że nie miałem czasu. Na społeczności też była taka... No po prostu pozbył na tym, na społeczności. I nie wiem, gdzie mam ten wózek stawić. Dobra, wstawię może tam, o. Patrzcie, w ogóle fajnie, że ona ma z przodu hak, że można ją, znaczy w sensie, no, zaczep ma fajnie, bo to żmika, jak widzicie, jest. Ja ją sobie kupiłem. Dobra, na razie niech jest tak. Ja to sobie tam później doteguję, bo ona chyba tak szak się tu nie zmieści, więc ja to po prostu, wiecie, ułożę te balociki i dopiero wtedy będę się tu bawił. Dobra. Gasimy, cofamy, palimy, jedziemy. I tak to wygląda dzisiaj. Direk, jak widzicie, elegancko się to śmiga, 8 balotów. Troszeczkę mało, ale będzie więcej na pewno. Niedługo może jakiś oborniczek, w sumie nie wiem, nie, no w sumie nie, zrobimy sobie żniwa, zrobimy sobie żniwa. Nie będziemy aż tak odchodzić. Będzie następnie będą żniwa. John Deerek elegancki, nie ma co to w ogóle gadać. Teraz trochę lżejszy jest, bez tego tura. Łatwiej mu się będzie zbierać. No w sumie nie wygląda źle, da się przyzwyczaić na pewno do niego. Jest na pewno, wydaje mi się, że zmiana zdecydowanie na plus. Ale to tylko moja tutaj indywidualna ocena, czy komuś to się podoba, czy nie, no to wiecie, to już też jest kwestia gustu. Wydaje mi się, że jest całkiem git, nie najgorzej. Lepiej, czy lepiej, to w sumie nie wiem do końca. No, jeżeli chodzi, że cały czas podczepiony z turem, no to lepiej był z turem. Ale także z odczepionym i z tą konsolą, tak... Wiecie, tylko że teraz on nie ma też tej takiej... tu osłonki z przodu. Miało jej nie ma. Ale tak to bywa nieraz. Po co miała być, zresztą jak ta szaktura nie ma. A ja w miarę dobrze jeżdżę. Nie, oczywiście nie zaliczając tej tutaj wpadki ostatniej z jeziorem i właśnie dlatego ten John Deere jest bez tura. Ponieważ w ogóle dziwo, że ten tur się nie wygiął. Udało się, że no po prostu nie wygiął się, nie wiem jakim cudem. On głównie na koła spadł. Bardziej nie, że jakiś od upadku czy coś, chociaż w sumie też solidnie uderzył. Tylko właśnie on od... No po prostu silnik, bo głównie padł, bo się zalał od wody. Dlatego... Tak to się potoczyło wszystko z nim. Poczekajcie, trzeba tu nawinąć, cyk. Zaraz mi ręce, urwę, tu trochę za blisko stanęłem.
patrzę. Wiecie, John Deere to może by było idealnie. Teoretycznie... Poczekaj, ta boja tu zara. O. Wow, wow, wow. Schala. Znaczy ta wiatra, tak. Muszę uważać. Się zara, jak tu rozpędza, to będzie w innym miejscu stała. Recyk, opuszczamy. Siądzie. Łe, czekaj, spadnie. A jednak nie spadło. Ale poprawić ją trzeba. Ej, 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 nie odjeżdżaj mi tu. Wiecie, za dużo tej słomy tu też nie ma co kumulować, no bo to jest niepotrzebne. To jest tylko, wiecie, te krowy tam... Wybornika tak jak dają bardzo dużo. Ta słoma jest naprawdę zbędna. Aż tyle jej. Ale jak widzicie, 30 krów już daje o sobie znak, więc będzie musiało być na pewno więcej niż w tym sezonie. Więcej tego idzie materiału, więcej muszę użyć razy. Patrzcie, jaki... Ej, patrzcie, robimy to. Na trzy belki. Mam nadzieję, że ona nie spadnie, ale nie spadnie, bo widzę, że jest nabita. Czekajcie sobie, o. Ogólnie dużo osób też się pytało w poprzednim odcinku, skąd taki ogień fajny, elegancki, amerykański. No niestety nie mogę wam widzowie powiedzieć, ponieważ jest to tajna receptura, tajne tutaj informacje. Jeżeli ktoś jest spostrzegawczy, to wie skąd to może być. Wystarczy po prostu jednego moda dobrze wykorzystać i właśnie efekty są takie jak na tamtym odcineczku. To już nie pierwszy raz, kiedy ja to tak wykorzystałem. Jak pamiętacie, był wypadek, no wypadku sobie sam też nie zrobiłem. Więc no widzicie, to wystarczy mieć po prostu główkę do interesu, że tak powiem. I samo się robi. Jak się umie fajnie mody wykorzystywać, to da się to fajnie wam to pokazać. Nie chcę, ja chcę jedną, nie chcę dwóch, chcę jedną. Dobra, cyk. Ułożymy sobie wszystko. Tu już dwa balociki zostały. Poczekajcie, bo nic nie widzę. Mi zasłania tu ten ten krokodylek naprawdę nie jest fajny do ładowania. Jednak myślałem, że... Tylko wiecie, tak jak chcę krowom dać czy co, to tam dużo nie potrzeba, nie? Ale jak właśnie... Trzeba rozładowywać, to jest dopiero. Ogólnie będziemy mogli też bliżej trochę to ułożyć o jeden poziom te belki. Bo teraz to mamy jednak wysoko, możemy wysokie możliwości. Nawet czy dach, jakby kiedyś się coś z dachem stało, to normalnie swoją ładowarką mogę tam dosięgnąć i sobie na przykład wejść i załatać to. Tam byle jak, bo znaczy no nie byle jak, tylko nieprofesjonalnie, bo nieprofesjonalnie, ale ważne, że samemu widzowie to się liczy. Oj, niech tak jest. Już trochę słomy przybyło. Elegancko. Jest nasz klasik. Odstawiamy, gasimy. Będziemy kończyć. Co mogę wam powiedzieć? Będziemy kończyć. To tyle by było na dziś, w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zachęcam was do zostawienia łapeczki w górę oraz subika. Dzwonek to jest nowy, abyście byli informowani o nowych odcineczkach. I pomogli mi widzieć 900 subów. Dokładnie 1000 bym chciał do majówki, no ale 900 też na pewno nie pogardzę. I co? Na razie, trzymajcie się, cześć!